Dzień dobry, wrzesień za nami. No i powiem wam, że to był wrzesień niesamowicie obfity. Miałem duży problem, żeby ten odcinek miesięcznicy nie zamienił się w kolejny odcinek długości odcinków polskiego black metalu. No ale nie zamienił się, wybrałem finalnie 13 pozycji, choć naprawdę ten kłopot bogactwa oczywiście to nie jest wcale taki straszny kłopot, no ale jednak w tym przypadku było ciężko. No ale widać, wakacje się skończyły. Zapraszam. Wakacje się skończyły, wrzesień dobitnie mi to uświadomił. No, naprawdę było bardzo dużo ciekawych materiałów, pełniaków przede wszystkim i myślę, że nie będę tu już przedłużał. Wybrałem 13 pod filmem i jest ich lista, więc jak komuś się nie chce słuchać mojego gadania, może sobie tą listę obczaić i będzie miał wszystko jasne. Lecimy. No oczywiście zaczynam od Marduka, 15 krążek, Memento Mori. Świetny, wspaniały album. Marduk w formie, wszystko praktycznie skomponował Mortus, ale to nieistotne. Marduk naprawdę w wybitnej formie, ale nagrywałem recenzję, więc wiecie, co sądzę o tym krążku. Ze Szwecji do Norwegii, w Norwegii Mani. Mani wydaje drugi krążek. Mani to jest takie trochę na gruzach Manes, trochę pozostałości po Manes, bo tam są ludzie z Manes, tylko to już jest nazwa Mani. No i wydali drugiego pełniaka. Ja, mnie to Mani jakoś nigdy nie przekonywało i ten album, tak do niego podszedłem trochę jak pies do jeża, bo też tak średnio miałem chęć. Ale posłuchałem tego i mówię, kurde, to jest naprawdę dobre. To jest wolne granie, spokojne raczej granie, ale pełne atmosfery, klimatu, mistycyzmu. No podoba mi się to, jest naprawdę fajna rzecz. Jeden długi utwór, 37 minut i ten album nazywa się Innerst i Morket Mani. Tak, polecam, bo ja też się przekonałem dopiero teraz do Mani, choć te wcześniejsze nadal mnie nie chwytają. No wiadomo, że Finlandia musi być, bo bez Finlandii to żadna miesięcznica się nie odbywa. Sielun Vihollinen. Sielun Vihollinen, czyli jedna z moich ulubionych nazw. I który to już piąty pełniak. Piąty pełniak Helvet Inkone. No i wiadomo, Sielun Vihollinen, jak to Sielun Vihollinen. Do przodu, wesoło, z ogniem, siłą, mocą i podniosłością oraz elementami folklorystycznymi. Tak, tu się nic nie zmienia. Nie jest to może ich najlepszy krążek, ale jest okej. Debiut zalicza Uhritulet. Uhritulet, także fiński. No i nie przez przypadek umieściłem ich obok Sielun Vihollinen, gdyż Uhritulet, zatytułowany po prostu Uhritulet, jednoosobowy projekt, jest to debiut, a absolutny, nie tylko pełnowymiarowy. Uhritulet gra bardzo podobnie do Sielun Vihollinen, ale nawet chyba trochę ciekawiej. Gdybym miał wybierać pomiędzy tymi dwoma materiałami, to wybrałbym Uhritulet niż ten najnowszy Sielun, bo po prostu jest fajnie jeszcze tam dodane trochę, pograne tak bardzo po fińsku. Tu jest zresztą tak trochę bardziej Sielun Vihollinen łamane przez Norem, ale nie tylko. Generalnie no, esencja Finlandii, tak bym powiedział. Bardzo, bardzo fajny materiał, polecam. No, ładna zresztą też okładka, wszystko jasne. Dalej w Finlandii no to Moonlight Sorcery. Moonlight Sorcery, czyli chłopaki od klawiszków, nie wiem, czarnej magii, wiecie, czarnoksiężników, zamków i tak dalej. Ale ja ich lubię, lubię to ich granko, to jest tak mi trochę przypomina klimaty symfonicznego black metalu z lat 90., który może nie był wybitny, bo nie był, ale miał kilka fajnych albumów. No i Moonlight Sorcery gra właśnie w stylu tych lepszych albumów, ale to jest taki w ogóle trochę mocniejszy symfoniczny black metal, w porównaniu do tych niektórych z lat 90. oczywiście. Fajne granie i tutaj mamy pierwszy ich pełniak w ogóle, Horned Lord of the Thorned Castle. No tytuł nam już mówi wszystko, nie? Co to jest za granie. Prosta sprawa. W Finlandii jeszcze mamy fajny split wydany przez Wolfspell Records, Xavartan Northeldir. Zatytułowany on jest Fierce Alliance Under the Northern Sky. Cztery utwory, Xavartan 2, Northeldir 2 i fajne fińskie granie. Można powiedzieć, że to taka lekka wizytówka fińskiej sceny.
No, black metal raczej taki bym powiedział nieprzesadnie agresywny, natomiast klimatu i atmosfery jest sporo. Fajnie podziemnie to brzmi, mnie się bardzo podoba ten splicik. No i Wolfspell Records wydaje, więc łatwo będzie wam to złapać. Z Finlandii do Polski, no i tutaj mamy Actum Inferni. Actum Inferni, który po 12 latach wydaje swojego drugiego pełniaka, Uzurpator Niebiańskiego Tronu. O ile mnie dobrze, o ile się nie mylę, to teraz w czwartek będzie recenzja na kanale. Bo chyba ją wrzucę w czwartek. Tak. No już jest gotowa, ale gotowych jest też kilka innych, więc chyba sobie wylosuję, ale pewnie będzie to właśnie. Więc Actum Inferni, drugi krążek, świetny, doskonały, po prostu bardzo, bardzo dobry album, więcej w recenzji. Polska, no to Turtul. Turtul, który jest jednoosobowym projektem człowieka odpowiedzialnego także za nektofilię. Jak ktoś zna nektofilię, nektofilia już tego sporo wydała, to Turtul jest, że tak powiem, brutalniejszym obliczem twórcy obu tych rzeczy. Nektofilia zawsze była trochę taka bardziej nostalgiczna. Natomiast Turtul, no to jest taki bitewny, bojowy black metal. Wydaje Werewolf Promotion, recenzja oczywiście też na kanale będzie. Jest to epka, jest trzecie wydawnictwo Turtula, druga epka, ma jeszcze na koncie pełniaka. A tytuł oczywiście jest bardzo ładny, Hate Vengeance Black Metal. Wszystko jasne. Jeszcze w Polsce, no to Fallen Temple nas uraczyło kolejną produkcją z Wielkopolski, pod którą podpisują się trzej panowie, a wśród tych trzech panów jest Diabolizer i Bloodwhip, czyli ludzie odpowiedzialni za wiele projektów, w tym na przykład Zmorę. Także jest to na pewno jakaś rekomendacja, Devastated Graves, i tutaj mamy zatytułowany ten pierwszy pełniak, to jest w ogóle pierwsze wydawnictwo, od razu pełniak, Deliverance, The Prophecy of the Poisoner, Devastated Graves, Fallen Temple wydaje. Jest to taki obskurny black death metal. Panowie lubią takie granie i no, po raz kolejny znaleźli ścieżkę, żeby coś nowego w tej konwencji wynaleźć. No i nawet im się, znaczy nowego, wiecie, nowego w tym, co oni robią generalnie, bo tych projektów mają od cholery, szczególnie Diabolizer. No to tutaj znowu jest troszkę inne oblicze tej obskurności, tego metalu, prawdziwego metalu. No, z Polski do Niemiec, Baxaxaxa wydaje swojego drugiego pełniaka, The Vermis Mysteries. Ja wiem, że wam się wydaje, że on już jest od dawna ten, bo on tak naprawdę hula w sieci już dawno, ale on miał premierę 1 września. Niemcy robią premierę 1 września, to wiecie, jak to się kończy, nie? Ale akurat w tym przypadku skończyło się tak, że jest okej. Okay. Baxaxaxa, ten album, drugi pełniak. No The Vermis Mysteries to jest po prostu kolejny rozdział w ich przedstawianiu oldschoolowego bardzo black metalu, który kiedyś mógł być nawet nazywany dark metalem. Spoko materiał, czekam na fizyczny nośnik, żeby się z nim bliżej jeszcze zapoznać. I tutaj zaskoczenie teraz, bo z tych Niemiec do Irlandii, Irlandia i Primordial, który wydaje swojego 10. pełniaka. Nie sądziłem, że tu będę w ogóle o nich wspominał, bo ja Primordial to pamiętam, dla mnie ich Primordial, ich Prime to były albumy To the Nameless Dead i ten wcześniejszy Gathering Wilderness. Potem to tak mnie trochę przynudzali, oczywiście gdzieś tam zawsze jakaś jedna, dwie kompozycje były wybijające się, ale tak całościowo to jakoś nie mogłem tych albumów. No i ten mówi, a sprawdzę, no bo co mi szkodzi, okładka mnie zaintrygowała, tytuł How It Ends. No i ta okładka kojarząca mi się, jeśli chodzi o, bo to irlandzki zespół, no to wiadomo, że tu coś Ira, te sprawy, to takie trochę, no trochę tak mi to tam wygląda. Wiadomo, że w Irlandii historia jest skomplikowana i trudna, tak mi się to po prostu skojarzyło, choć oczywiście to można odnieść do setek innych jakichś fabularnych pomysłów. Natomiast, no i posłuchałem tego albumu raz, drugi, trzeci, kurde, mówię, ale fajna rzecz. I naprawdę jest tu masa świetnych utworów, kilka fajnych piosenek, celowo tak mówię, piosenek. Kilka hitów myślę nawet i naprawdę fajny album. Primordial powrócił, udanie jak dla mnie, i ten album naprawdę mi się spodobał, więc polecam bardzo. No i z tej Irlandii, jak przed setkami lat wielu uciekinierów przez ocean do Stanów. No a w Stanach od razu spotyka nas totalne bluźnierstwo, czyli weterani z Profanatiki. Profanatika wydaje swój szósty pełniak, Crux Simplex. No i jest to chyba, nie jestem pewien, ale można powiedzieć, że jedno, pewno jeden z cięższych albumów Profanatiki.
z bardzo wyrazistym, jadowitym brzmieniem. Fajny krążek. Fajny krążek, oczywiście też prosty, jak budowa cepa bardzo często, gęsto, z tą ich typową dla profanatyki motoryką, która się wydaje wręcz momentami prymitywna, ale to jest profanatyka, czyli bluźnierstwo jest zachowane. Jest fajnie. Podoba mi się, ujął mnie ten album i myślę, że od poprzednika mi się bardziej podoba. No i kończymy Fellwinter. No czyli wiadomo, ten duet, który stoi za Fellwinter, Gauntlet Ring, Arbor i tak dalej, no to właśnie jak nie ma Gauntlet Ring, to jest Fellwinter. Muszę to rzeczywiście na koniec roku sprawdzić, czy było tak, że w każdym miesiącu był chociaż jeden z tych projektów, a wydaje mi się, że tak. No to w każdym razie jest Fellwinter, kolejne demo wydane, Raven's Call from Blackened Forest. Tytuł jest bardzo ładny i poetycki, natomiast muzyka jak to muzyka, w przypadku Fellwinter tym razem, bo oni tam w tym Fellwinter często, gęsto coś tam zmieniają i szaleją. Natomiast tutaj, no to mamy klasyczny black metal, fajnie zagrany, fajnie podany, cały czas unosi się nad nim duch lat 90. w dużej mierze polskich. Czyli Fellwinter nie opuszcza poziomu i bardzo mnie to cieszy. No i tym sposobem, moi drodzy, dojechaliśmy do końca. Jest to 13 naprawdę zajebistych wydawnictw. Każdy z nich jest super. Jeszcze jakbym się bardzo uparł, to bym tu jeszcze kilka wcisnął naprawdę fajnych rzeczy, ale myślę sobie, że macie rączki, macie główki, no i macie pasję do tej muzyki i sami też sobie znajdujecie pewne rzeczy, a przynajmniej powinniście. Bo jak nie, to znaczy, że coś gdzieś poszło nie tak. Te wszystkie rzeczy oczywiście polecam. Pod filmem ich lista. Dzięki. Do następnego.